Słoń. Odcinek 4. Zespół muzyczny. Wstałem dzisiaj wcześniej niż zazwyczaj. Słoń jeszcze spał, głośno przy tym chrapiąc. Podszedłem do okna. Od razu zrobiło się jaśniej. W powietrzu czuć było już wiosnę. Dzień dobry! Dzień dobry! Powiedz, pszczółko, czy to już jest wiosna? Już prawie! Już za chwilę, już niedługo! Wczoraj, gdy sobie przylatywałam, to widziałam pierwszą stokrotkę! A czy znasz może w okolicy dobrego śpiewaka? Śpiewaka nie, ale znam takiego, co robią tak, bzzz. Nie, mnie chodziło o śpiew. Gdy patrzyłem ostatnio na drzewa, zauważyłem przeskakującego z gałązki na gałązkę szarego ptaszka. Wydawał z siebie takie ptasie arie operowe. Znasz tego, co tak śpiewa? To drost! Codziennie wygwizduje jakieś nowe melodie. Ładne, ale nie w moim klimacie. Bzzz. Hej, ptaszku! Pięknie śpiewasz. Dziękuję, fiu, fiu. Nigdy cię tutaj nie widziałem. Bo jestem tu nowy. Całkiem niedawno się tu wprowadziłem. Moja rodzina założyła tu gniazdo. Śpiewam zawsze od 6 do 7 rano. Bardzo zapraszam na moje poranne koncerty. A może chciałbyś dołączyć do mojego zespołu muzycznego? Masz swój zespół muzyczny? Tak, gram na trąbce. Mój kolega też. Chętnie poznam twojego kolegę! Teraz jeszcze śpi, ale pewnie zaraz się obudzi. Ja go obudzę! Bzz, 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 bzz. Ma na imię Puzon i jest słoniem. Słoniem? Jak to możliwe, by takie wielkie i ociężałe zwierzę znało się na tak delikatnych brzmieniach muzyki? Otóż, ociężałe zwierzę też może się znać na muzyce. Ty jesteś zapewne Puzon. Tak, to ja. Gramy w różnych tonacjach. Potrzebujemy do zespołu dobrego śpiewaka. Mogę spróbować, choć mam inny gust muzyczny. Na pewno się dogadamy. Wolałbym zaśpiewać niż gadać. Świetnie. W takim razie próbę zaczynamy zaraz po śniadaniu. Doskonale! Będę punktualnie. Fiu, fiu! Pszczółko, zabzykaj proszę równo o 10:00. Z przyjemnością! Bzz, bzz, bzz. Schodząc do kuchni, myślałem już tylko o próbie naszego zespołu. Nie mogłem się doczekać, jak już zaczniemy grać. Nawet nie chciało mi się jeść. Ale musiałem pojawić się na śniadaniu, by nie wzbudzać podejrzeń mamy. Dobrze ci się dzisiaj spało? Nie do końca. W nocy nie mogłem zasnąć. Może jesteś przemęczony albo się czymś martwisz? Nie. Wszystko jest okej, mamuś. Muszę przyznać, że grasz coraz lepiej. Ładna, czysta melodia. Naprawdę tak uważasz? Tak. Wyraźnie się poprawiłeś. To zasługa... Kogo? Może to od tych witamin w jabłkach. Dlatego dziś też wezmę 2, a nawet 3. No dobrze, proszę. Jabłek mamy dużo. Możesz brać ile chcesz. Patrz. Pszczoła. Pewnie do tych jabłek. Uciekaj! Uciekaj stąd! Sio! Sio! No to ja już lecę na górę. Pamiętaj, że za godzinę wychodzisz do szkoły. Okej! Okay. No już! Poleciała! Sio! Przyniosłem jabłka. Proszę,
jedno dla ciebie. O, dzięki, że pamiętałeś. Dajcie, gryza! Proszę. Dobre, naprawdę dobre! Ptaszku, zaraz zaczynamy. Już lecę, fiu, fiu. Mama pochwaliła mnie dzisiaj, że gram coraz lepiej. Praktyka czyni mistrza. Trzeba ćwiczyć dalej. Chciałbym być takim mistrzem, tak jak ty i Drost. Na pewno będziesz. Zrobimy z ciebie maestro, fiu, fiu. Okej, to zaczynamy. Raz, dwa, trzy. No, trudno ocenić, słuchając samego siebie. Może zapytam moich ptasich kolegów, wróble i dzięcioła? Dobry pomysł. Hej, chłopaki, jak się wam podobało? Ćwir, ćwir. Ja tam wolę melodie klasyczne. Mnie się podobało. Dodałbym do tego jeszcze takie puk, puk, stuk, stuk. Dzięciole, spróbuj zagrać z nami i zastukać. Bardzo chętnie. Czy ja też mogę zabzyczeć? No dobrze, dobrze, ale na końcu. Ćwir, ćwir. Prawdziwa z was teraz orkiestra. Słyszycie? Nic nie słyszę. To cisza. Najpiękniejszy z dźwięków. Co takiego? Ja tam wolę coś pośpiewać, niż słuchać ciszy. Mnie się marzy, by zagrać na wielkiej scenie, wśród blasku reflektorów i żeby było 1000 oklasków lub więcej. Tak wielkie widowni, to ja nawet w zonie miałem. To zamknijcie teraz oczy i... I wyobraźcie sobie, że stoimy na wielkiej scenie. Rozświetlają nas kolorowe światła, a przed nami stoi kilkumilionowy tłum naszych fanów. Widzicie to? Tak, widzimy. Niesamowite, że tylu ludzi przyszło oglądać nasz występ. W parku niektórzy nawet nie zauważają mojego śpiewu, a tu tylu widzów. Prawie tyle samo, co u nas w Łolu. To nasze 5 minut. Musimy zagrać i zaśpiewać najlepiej, jak potrafimy. Gotowi? Raz, dwa, trzy. Musisz wychodzić do szkoły. Tak, już idę, mamo. Muszę iść do szkoły, bo spóźnię się na lekcję. Ale widzimy się po południu. Pa, pa. Tamtego dnia nie mogłem skupić się w szkole na zajęciach. Przez cały czas rozmyślałem o naszym występie. Jak będziemy grać? Co będziemy grać? Kto będzie nas słuchał? Chciałem, by usłyszał nas cały świat. Zastanawiałem się, co zrobić, by jeszcze więcej ludzi zobaczyło nasz występ. Nagle przyszedł mi do głowy pewien pomysł. Wystąpili Anna Zachciał, Katarzyna Młynarczyk, Maja Osińska i Kuba Kocięba. Realizacja i montaż Radiowy Głos. Scenariusz i reżyseria Anna Furmanowicz.
zrealizowano w ramach programu stypendialnego ministra kultury i dziedzictwa narodowego Kultura w sieci.